Więc wielu moich kolegów w mundurach nie dowierza, że, ja nie wykona, że takie rozkazy w grudniu 70 roku szczelania otrzymałem, rzucania granatami i że nie wykonałem tego. I nie poszedłem, prawda, do więzienia, nie byłem osądzony. I dalej jestem dowódcą, i nawet doszedłem do stopnia generalskiego. I ja się im wcale nie dziwię. Czym się kierowałem? Kilkoma, kilkoma powodami. Jednym z tych powodów to było to, co jest zapisane w kodeksie karnym żołnierzy wojska polskiego. W rozdziale wydawanie i wykonywanie rozkazów. I jest rozdział tam, który mówi, że nie popełnia żołnierz przestępstwa, nie wykonując rozkazu swego przełożonego, wiedząc, że gdyby ten rozkaz wykonał, to by sam dokonał przestępstwa. To jest w kodeksie karnym wojska polskiego. Ja przewidywałem, że używać broni, nie podczas działań wojennych, nie podczas jakiegoś zbrojnego, zbrojnego, czyli z bronią w ręku i z amunicją, napadł na obiekty państwa polityczne, gospodarcze, militarne. Tego nie było w grudniu w 70 roku. Nikt zbrojnie nie napadał. Stoczniowcy wyszli, prawda, z gołymi pięściami, z najwyżej złomem, prawda, albo z kilowem. To nie była żadna broń, ani biała, ani palna. To po pierwsze. Po drugie, jednostka moja nie była nigdy przeznaczona i takich zadań ja w swoich obowiązkach nie miałem, żeby pacyfikować jakieś strajki, prawda, demonstracje i tak dalej. Ja miałem konkretne zadania określone, co ja mam w czasie wojny zrobić, zdobyć wyspę, prawda, duńską i to wszystko. To był drugi powód. I w tym celu pułk był odpowiednio uzbrojony, wyposażony i szkolony, a nie do pacyfikacji. Nie wiedzieliśmy, jak to robić nawet. A rozkaz roz oczywiście był. To był drugi powód. Trzeci powód ważny. To, było, to była wypowiedź pierwszego sekretarza nowo wybranego Gierka, który w Gdańsku ze stoczniowcami powiedział, że wasz pro, protest był słuszny. No, jeżeli oni w słusznej sprawie występowali, to ja miałem za to do nich strzelać? Wydawać rozkazy strzelania? Oczywiście, tego też nie zrobiłem. A już ponadto tak z punktu takiego sumienia zwyczajnego. Przecież myśmy ze stoczniowcami, jako żołnierze, mieli zawarte porozumienie współpracy. Myśmy się spotykali, żołnierze nasi w stoczni pracowali, suchy dog budowali. Stoczniowcy nam różne yy, yy, makiety czołgów yy, do ich zwalczania, prawda, pociskami szkolnymi. No i no jak ponadto ich synowie służyli w wojsku, i mieli broń. To, co, syn do ojca będzie strzelał, prawda, bo do, taki rozkaz padł. To było wręcz niemożliwe, nie, nieosiągalne. A ponadto moje doświadczenie takie, że w Poznaniu w 1976 roku wojsko strzelało, prawda, do robotników. Krew się polała. Ja nie chciałem być, prawda, nie chciałem być tym, który na rękach, na swoich dłoniach nosi krew, bo ona by, ona by mnie uwierała do końca życia. Ze zwyczajnych ludzkich, prawda, powodów. Tym bardziej, że przysięga, co mówiła. Przysięga na słowa. Wyraźnie. A przysięga żołnierzy składali. Trzy dni wcześniej od, od, ty, od tych rozkazów. Przysięgam uroczyście, ja obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przysięgam uroczyście narodowi polskiemu być czujnym, mężnym i odważnym żołnierzem. Nigdy nie splamić honoru i godności żołnierza Wojska Polskiego. Gdybym ja strzelał do swoich braci, to ja bym swój honor, prawda, no... Zniszczył. Ponadto, nigdy w każdym stopniu, na każdym stanowisku, ja nigdy nie byłem ślepym bagnetem, bo przełożeni ci moi bezpośredni rozkazy przekazywali. Oni mnie przekazywali. Oni ich nie wymyślali, nie decydowali. Oni przekazali. Decyzje zapadały w Warszawie, w biurze politycznym. W Warszawie. Oni byli wszyscy pośredni, moi przyłożeni w dobrej sytuacji, bo oni byli za biurkami, za z, z ciężkimi zasłonami, prawda, firanami i tak dalej. A ja byłem na ulicy wykonawcą, inaczej mordercą, gdybym to wykonał. Dlatego nie wykonałem. No, chętni byli, prawda mnie zdjąć potem ze stanowiska, ale moi podwładnie wykonując ściśle moje rozkazy, polecenia, zarządzenia, nie byli w stanie tego uczynić. Ponadto, meldunek, który wysłali o zdjęcie mnie ze stanowiska do ministra obrony generała Jaruzelskiego, generał Jaruzelski wniosek o odwołanie mnie ze stanowiska odrzucił, a tylko on miał prawo mnie odwołać, bo minister obrony na to stanowisko dowódcy pułku mnie tutaj powołał. Gdyby był rozkaz, no to pewnie, żebym odszedł z wojska, i bym poszedł do więzienia, i tak dalej, i tak dalej. Ale odwołania nie było. I to są te powody, dlaczego odmówiłem wykonania rozkazu.